Cześć, właśnie spotkaliśmy się, żeby zaplanować coś nowego. Nie dogadowiecie się, co? Ktoś ma jakiś plan? Ja bym poszedł do Pizza Taxi albo Pizza Express. Nie, aż tak źle to nie. To są zajebiste pizze. Zaraz będzie ciemno! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Czemu tak dziko? No bo... Ewo, nie rozumiem! Ale to... Jesteśmy właśnie na Ostrowie Tumskim. Przed chwilą odbyła się sesja na bloga. Zaraz idziemy coś zjeść i będziemy opracowywać plan projektu, którego szczegóły poznacie już niebawem. Także czekajcie. Nie, no jest brudny. Jezu, czarny jestem od razu. O, już lepiej, nie? Idziemy dalej. Zdjęcia. Właśnie postanowiliśmy jeszcze raz zwiedzić Poznań. Spacerujemy sobie właśnie po Poznaniu, znaczy się dokładnie przy Starym Rynku, ponieważ jest tyle ludzi, że nie mieliśmy gdzie usiąść. Jesteśmy bardzo głodni i szukamy czegoś na obrzeżach Starego Rynku. I właśnie sobie uświadomiliśmy, jaki Poznań jest piękny. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Już widzieli. Widzieliście już? Właśnie w Kokoriko. Robiłam tutaj imprezę po absolutorium na licencjacie. I teraz właśnie Monia tutaj się spodobało jej bardzo i chce zrobić pomagi serca. Zgadza się. Teraz ja będę w tym roku tutaj okupować jeden z tych stolików razem z moją rodzinką po absolutorium. A ty będziesz swoje tutaj robił ten? Nie. Ja sobie kiedy indziej. Dzień dobry. Ja nie wiem już sam. Tagi latelle. Tagi talletnie. Tagi latelle. Z grzybami. Z grzybami. Poproszę tagi tagielle z grzybami. Z grzybami? Czekamy 35 minut. 35 minut, z czego 25 minut czekaliśmy na picie i przyszła pani i nam powiedziała, że nie ma adwokatu, nie ma, jest jedno piwo grodziskie. I musimy czekać znowu kolejne pewnie 15 minut, aż przyniesie nasze napoje, ale co zrobić, nie? Jeżeli chcecie poczekać 25 minut, aż sprawdzę, czy jest wasze piwo, no polecamy. Kukuryku. Jak mojito? Jeszcze nie piłam gorszego, a przed chwilą jak zamawiałam, to powiedziałam, że to jest dobre. Niestety nie mieli mięty, pani kelnerka nie poinformowała mnie o tym i dostałam mojito z syropem miętowym. Zielone.